Jeleniogórski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest jednym z zaledwie kilku w kraju, które systematycznie tworzą zamiejscowe ośrodki egzaminowania. Po Głogowie i Bolesławcu przyszła kolej na Kamienną Górę. To efekt porozumienia z tamtejszymi władzami miasta oraz odpowiedź na oczekiwania kursantów. Samochody i egzaminatorzy będą dopasowani do zapotrzebowania, które będzie, i to będą samochody, które już są w chwili obecnej w ośrodku w Jeleniej Górze, egzaminatorzy również, także jakby ilość osób, które tam zostanie przesuniętych, będzie minimalna. No, planujemy ewentualnie zatrudnienie kogoś do biura obsługi klienta, żeby było czynne 5 razy w tygodniu, i to będzie osoba, która będzie miejscowa. To dobry pomysł, mówią zgodnie przyszli kandydaci na kierowców. Ludzie spoza Jeleniej Góry nie musieliby tutaj dojeżdżać. Jest to dużym plusem i wyjściem, że tak powiem, pozytywną stronę kursantów i przyszłych kierowców. Nie trzeba będzie tyle taki kawał dojeżdżać. W Kamiennej Górze prawdopodobnie będą 2 samochody egzaminacyjne. Ich liczba zależeć jednak będzie od ilości kursantów chcących zdawać w tym mieście. Z Legnicy, zdarzają się z Głogowa, z Zielonej Góry do chwili do ośrodków jeżdżą z Leszna, prawda? Także no, to jest duży przekrój tych osób, które przyjeżdżają. Im więcej takich ośrodków zamiejscowych, tym lepiej. Oczywiście, to jest jak najbardziej dla ludzi. Jest to dobrze zrobione, prawda? Im więcej jest tych ośrodków, tym ludzie mają możliwość dostępu do tych ośrodków, gdzie mają bliżej, gdzie mieszkają. Kamiennogórska filia Jeleniogórskiego WORD-u swoją działalność rozpocznie najprawdopodobniej na początku 2017 roku.